Cześć! Ja jestem Klockowy Kacper, a to kolejny odcinek na tym kanale. W dzisiejszym odcinku dosyć wyjątkowo, ponieważ zrecenzujemy sobie coś starszego z jednej ogólnie z moich ulubionych serii LEGO, czyli LEGO Power Miners 8962 Crystal King. Zestaw pochodzi z 2009 roku, posiada 162 elementy, w tym dwie minifigurki, Duke'a oraz Rexa. Nie mam niestety pudełka do tego zestawu, jest mi trochę przykro z tego powodu, no ale szczerze mówiąc to nie miałem jak go dostać, bo ja zestaw kupiłem używany na Allegro już jakiś rok temu, nawet na moim poprzednim kanale była jego recenzja, a pomyślałem, że jest to secik warty zrecenzowania go nawet drugi raz. Skoro nie mam pudełka, no to może zajrzyjmy sobie chociaż do tej instrukcji. Tutaj mamy jakby taki wpis, taką stronę, gdzie mamy pokazane jak budować z LEGO, chociaż to poradnika, jak mamy instrukcję, moim zdaniem aż tak nie wymaga. Mamy, żeby nie kłaść tego w dywanie oraz żeby sobie gdzieś tam to porozdzielać. Instrukcję zbudowania minifigurek i dalej budujemy to jakby takie mini wiertło dla naszego jednego górnika oraz samego kryształowego króla. Może tak wam to szybko przekartkuję i przejdziemy sobie do tyłu, bo tam są już dosyć ciekawe rzeczy. Mamy oczywiście wykaz elementów, tutaj mamy stronę jakby Power Minersów, dalej mamy taką przepiękną grafikę z zestawikami z tej jakże świetnej serii. Tutaj mamy pokazane jakie potwory mamy, te skalniaczki w danych zestawach, jak one się nazywają. Tutaj mamy nawet zaznaczone, że ten zestawik już posiadamy i tutaj same zestawiki. Powiem wam, że ja aktualnie posiadam jeszcze ten, ten oraz ten. Myślę, że tego recenzję byście chcieli, także możecie napisać w komentarzu, czy by was to interesowało. Informacje o LEGO Club oraz tutaj jakąś chyba ankietkę do wypełnienia i tak prezentuje się tył instrukcji. Także po tym przydługim wstępie przejdźmy już sobie do zbudowanego zestawu. Zobaczcie, tak prezentuje się już zbudowany zestaw. My tę recenzję zaczniemy sobie od omówienia dwóch minifigurek. A więc tak prezentują się dwie minifigurki, które znajdziemy w tym zestawie. Mamy tutaj Duke'a oraz Rexa. Może zaczniemy sobie od Duke'a. Ma on taki, można by powiedzieć, w sumie to klasyczny strój dla właśnie górników z serii Power Miners. Ma tutaj z tyłu logo, nadrukowane szelki z różnymi jakimiś kieszonkami. Tutaj również mamy takie małe logo oraz te klasyczne spodenki, które mnie się osobiście bardzo podobają. Mamy jakiś łańcuch, latarkę oraz pas. Nadruk na twarzy z jednej strony prezentuje się w taki sposób. Można też tutaj dostrzec monobrew, a z drugiej strony prezentuje on się w taki sposób, gdzie mamy po prostu wystraszoną minę. Włoski są brązowe, rączki nie są, można by powiedzieć, nadrukowane, są to zwykłe żółte rączki oraz ma on takie szare rękawiczki. Niestety tutaj z którejś ze stron, o właśnie z tej, mam tutaj niestety pęknięty torsik. Jako akcesorium ta akurat minifigurka ma dynamit. Drugą minifigurką jest Rex. Tak on się prezentuje. Ma on naprawdę dosyć spore, rozbudowane akcesorium, czyli można by powiedzieć takie małe wiertło. Można nim sobie tutaj kręcić, tutaj ma on jakiś drążek, a tutaj ma jakby taki plecak, można by powiedzieć. Ma on takie same nóżki, dwustronnie zadrukowaną twarzyczkę. Z jednej strony jest taki uśmiechnięty, a z drugiej strony mocno przestraszony. Również taki charakterystyczny kask dla właśnie Power Minersów wraz z takimi oto goglami. Też jest to dosyć fajna minifigureczka. Na pewno też te akcenty, czyli limonkowy oraz pomarańczowy na tym wiertle, mocno nawiązują do tej serii. Na druku, na torsiku chyba wam nawet nie muszę pokazywać, bo prezentuje on się tak samo jak w przypadku poprzedniej minifigurki. A więc teraz omówmy sobie to, co najważniejsze w tym zestawie. A więc teraz omówmy sobie tego wielkiego, majestatycznego króla kryształów. Może na początku pokażę wam go z każdej strony, jak on się prezentuje, a samo omawianie zaczniemy sobie od dołu, czyli
od samych nóg. Zobaczcie, stopy są wykonane w taki sposób, tak to się prezentuje tutaj. Są one na takich, jak ja to nazywam, chropowatych zawiasach. Możemy nimi sobie ruszać w taki oto sposób. Są one wykonane dosyć ładnie i są naprawdę dosyć spore. Jest tu wykorzystane bardzo dużo różnego typu skosików w jasno, jak i ciemno-szarym kolorze. Same nogi są na zawiasach kulkowych, także dosyć łatwo nam nimi tutaj sobie obracać. Mają tutaj jakieś skałki, tutaj również jakieś szpiczaste skałki jakiegoś skosika. Z tyłu prezentują się w taki sposób. Mamy tutaj limonkowe płytki, a można by powiedzieć od spodu prezentują się w taki sposób. Sam tors naszego kryształowego króla prezentuje się w taki oto sposób. Mamy trochę różnego koloru skosików, nawet tutaj są jakieś takie w kolorach tych kryształów, takie można by powiedzieć przeźroczysto-limonkowe, oraz mamy taki duży element, czyli jakby taki duży kryształ przykryty skałami. Jest to dosyć ładny element, chociaż ten nadruk tutaj, nie wiem czy on schodzi, czy bardziej prześwituje. Dalej, tutaj mamy, można by powiedzieć, jakiś taki naramiennik. Mamy tutaj dwa kryształki, te przeźroczysto-limonkowe, jakieś serki oraz dwa takie tutaj kolce. Dosyć ładnie się to prezentuje. Za to z tyłu, no jest to chyba najgorsza strona właśnie tej dużej figurki, ponieważ jest tu dużo wystających wypustek, nie ma żadnych ślizgaczy ani nic tego typu. Dodatkowo tutaj mamy jeden taki ruchomy kolec, troszkę jedynie nie rozumiem, dlaczego on jest tutaj na takim czarnym zawiasiku. Tutaj jest zakończony w gumowy sposób, żeby nikt sobie tym krzywdy nie zrobił. Same ręce są zbudowane w symetryczny sposób. Mamy tutaj, jakby można by powiedzieć, chyba przedramię, gdzie mamy jakiś kryształ, wystającą skałkę oraz również tutaj ten duży kolec. Z tyłu również to nie wygląda jakoś najlepiej, a co do samej dłoni, to również tutaj mamy ten świetny element, który znajduje się również tutaj oraz też właśnie teraz pokazał się największy minus tej dużej figurki, czyli wypadające palce w dłoniach. To jest naprawdę utrapieniem. Ja już któryś raz nagrywam właśnie to omówienie, bo cały czas mi po prostu ten paluszek odpadał. Zobaczcie, to wystarczy naprawdę lekko dotknąć i to wypada. No, znowu to wypadło. Jest to naprawdę dosyć delikatnie tu zamontowane. Jak macie tą figurkę, możecie mi napisać, czy też wam się tak dzieje. Ale za to w tej ręce możemy sobie spokojnie schwytać minifigurkę. Od spodu prezentuje się to w taki sposób. Nie wygląda to oczywiście jakoś najlepiej. Sama głowa, czy też to szyja, wygląda w taki sposób. Mamy jakąś limonkową płytkę. Tutaj mamy taki zawias kulkowy, tutaj również jakieś takie skałki, za to tutaj z tyłu głowy mamy 5 takich jasno-szarych kolców, bardzo ładnie one się tutaj prezentują, a sama twarz, można by powiedzieć, tego giganta prezentuje się w taki sposób. Mi się po prostu to mega, mega podoba. Chociaż szkoda trochę, że jak otworzymy tą paszczę, to jest pusta przestrzeń, no ale już trudno. Można ją otwierać aż w taki sposób, czyli może on naprawdę dosyć sporo otworzyć swoją gębę, jeżeli tak to mogę nazwać. Spokojnie minifigurkę też może sobie zjeść. Ma takie kryształowe zęby tutaj od spodu, jest ich naprawdę sporo. Od góry również je znajdziemy. Same oczy prezentują się w taki sposób. Powiem wam, że wygląda to dosyć groźnie. Może on też sobie nawet aż tak w dół popatrzeć i ogólnie sama ta figurka mi się mega, ale to mega podoba, a jej największym minusem są tylko te wypadające palce oraz ten jej tył. Ale już całość podsumujemy sobie właśnie w krótkim podsumowanku. A więc tak, powiem tyle. Dla mnie jest to prześwietny zestaw, że w 2009 LEGO prowadziło taką świetną serię jak Power Miners, to aż człowiek żałuje, że jej nie przywrócą, bo nie sądzę, żeby przywrócili tą serię. Dla mnie ta seria mocno kojarzy się z dzieciństwem, chociaż akurat tego setu
nie miałem, jak byłem młodszy, ale miałem kilka zestawów i naprawdę dosyć sporo się nimi bawiłem i wręcz uwielbiałem się bawić tymi górnikami i skalniaczkami. No ten zestawik to jest moim zdaniem jedna z kwintesencji tej serii. No świetna, wielka figurka tego kryształowego potwora. Do tego też mamy jakieś takie mini wiertło przy minifigurce oraz same dwie minifigurki górników, które no wyglądają świetnie, mają bardzo ładne nadruki i ogólnie bardzo mi się podobają. Tutaj mocno z oceną polecę, myślę, że też tak trochę nostalgicznie, ale dla mnie ten zestaw to jest 9 na 10. No po prostu ja go uwielbiam i jest to jeden z moich ulubionych zestawików, które posiadam w kolekcji. Wam też, jeżeli go gdzieś jeszcze znajdziecie i jesteście fanami tej serii lub też nie, no to ja naprawdę polecam wam ten zestawik kupić. No największymi minusami, tak jak wcześniej wspomniałem, na pewno są te palce u tego kryształowego króla oraz gdzieniegdzie mamy odkryte właśnie te wypustki. Oraz jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Ta minifigurka dosyć ciężko utrzymuje równowagę, bo jak ją damy w taki sposób, no to ona nam się przewraca. Ale myślę, że to w zabawie jakoś bardzo mocno nam nie przeszkodzi. A więc wy w komentarzach piszcie swoje opinie na temat tego zestawu. Czy może posiadacie coś z serii Power Miners? Czy chcecie więcej materiałów z recenzjami z tej serii? A jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. A w tym odcinku to by było już na tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!